Eureka! Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób zrobić elektroskop. Do tego potrzebna nam jest folia aluminiowa, słoik, najlepiej z plastikową pokrywką, szpikulec, kombinerki, obcęgi, taśma izolacyjna i drut miedziany. Słoik ma tutaj jeszcze naklejkę, ale zaraz ją usunę. I tadam, mamy słoik już bez naklejki, taki bardzo cieplutki. Teraz szpikulcem robimy dziurkę w wieczku. Tadam, jest już dziurka gotowa. Teraz zginamy miedziany drucik. Pokażę zaraz, jak będzie wyglądał już zgięty. Tadam! Na jednej końcówce druta zrobiliśmy oto takiego ślimoka, a na drugiej haczyk na rybę, na którym zahaczymy paski z folii aluminiowej. I teraz włożymy drucika przez tą dziurkę. Haczyk na dole, ślimak u góry. O, będzie gdzieś to na takiej wysokości. Teraz tutaj to nam się rusza. Ale zaraz taśmą izolacyjną to owiniemy i nie będzie się ruszało. Za chwilę pokażę, jak owinęliśmy to taśmą. No i już mamy. Tutaj drucik u góry obwinęliśmy taśmą izolacyjną, żeby ten ślimaczek nam nie spadał. Tutaj na dole użyliśmy jeszcze trochę plastelinę, żeby nam się nie kiwało. Teraz robimy paski z folii aluminiowej, które nadziejemy na ten haczek. Tadam! Już mamy dwa kawałki folii. Teraz nabijemy je na tego drucika. Tak to wygląda po nabiciu. A teraz wkręcamy to do słoika. Tak to wygląda. Zaraz przyłożymy do tego naelektryzowany kawałek plastiku i zobaczymy, czy działa. Teraz bierzemy moją magiczną szczotkę i pocieramy mój sweter, by wytworzyć ładunek elektrostatyczny. Teraz zobaczymy, czy zadziałało. Tadam, działa! Paski się odchylają. Jak widać, wszystko się udało i urządzenie działa. Hurra! Pa!